Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu. To znaczy, chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej, stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. No nie. Tak dalej być nie może, przecież to zupełnie nie pasuje. To może przesunąć bardziej w prawo. Dobrze, masz rację. Bardziej w prawo. Modusiu, bardziej w prawo mówiłam. W prawo. Tak, bardziej w prawo. Przecież mówię w prawo. A tak w prawo, tak. Uff. Przepraszam, pomyliło mi się w prawo i lewo. Uff, jakie to ciężkie. Jak teraz? Nie, zdecydowanie nie. Chyba jednak w lewo. Tak, w lewo. O tak, tak. Chyba będzie dobrze. Pchaj w lewo. Tak, bardziej w lewo. Już nie mogę. Uff, jakie to piekielnie ciężkie. No nie, jednak chyba najlepiej będzie po środku. Tak, Arliku, przesuń znowu na środek. Dajcie mi odpocząć. Ja już nie mogę. Czy byście już zupełnie powariowali? No nie. No, Moduś ma trochę racji. Skoro się nie dało dopasować komputera do pokoju, to jakby tu powiedzieć, przemeblowujemy pokój. Ale po co? Ty tylko po co i po co? Mamy doskonały komputer i możemy oglądać na nim filmy i słuchać muzyki, prawda? Prawda. No właśnie. No właśnie, ale jak już wszystko było gotowe, to się okazało, że komputer za bardzo hałasuje i przeszkadza w oglądaniu. A poza tym wcale nie wygląda zbyt ładnie, prawda? Prawda. No i co z tego? Bo dalej nie rozumiem. I wtedy wpadłam na pomysł, że jeśli zasłonimy go szafą, to już tak bardzo nie będzie hałasował. Będzie ciszej. Bo biblioteczka albo szafa go zasłoni. Ale wypadło na to, że biblioteczka stanie po środku pokoju. I co? I ja teraz znowu będę musiał przesunąć w inne miejsce. Pod ścianę. No zabieraj się do roboty. Ale to jest zupełnie bez sensu. Też tak mówiłem. Ale zostałem przegłosowany i zagoniony do pchania szafy. Tak? To co twoim zdaniem ma sens? Skoro jesteś taka mądra, to może coś doradzisz? Kupienie komputera do salonu. Najlepiej takiego z odpowiednim oprogramowaniem. Co takiego? Co? Komputera do salonu? Ty sobie chyba z nas żarty robisz. Komputer do salonu. A co to jest? Nie robię sobie żartów, bo i po co? A komputer do salonu to może taka niezbyt szczęśliwa, ale umowna nazwa, doskonale określająca jego funkcję, czyli to, co miałam na myśli. A konkretnie co? Bo jeżeli mam wybierać pomiędzy ponownym przepychaniem szafy z jednego końca pokoju w drugi, a komputerem do salonu, jak to powiedziałaś, to zdecydowanie wybieram to drugie rozwiązanie. To coś zupełnie nowego, ponieważ komputery przejmują powoli funkcję domowego centrum rozrywki. Dlatego stworzono specjalne urządzenia przystosowane do tych celów, a programiści stworzyli odpowiednie rozwiązania, które pozwalają za pomocą pilota surfować w internecie. Można też oglądać filmy, słuchać muzyki i wreszcie używać go jak zwykłego komputera. Bardzo mi się podoba takie multimedialne centrum rozrywki, to kto idzie do sklepu. To chyba oczywiste, Ogonisia. A ja mogę jej pomóc. W końcu i tak jestem tu od dźwigania i przesuwania szaf i podobnych rzeczy. Bardzo słuszna uwaga i zrobimy porządek. Tak, bo biblioteczka po środku pokoju
nie jest jednak najlepszym pomysłem. A jaki obraz! No patrz, cały czas ich nie ma i nie ma, a obiecali przyjść i pomóc w sprzątaniu. No co ty się martwisz? Porządki nie zając, nie uciekną. No ale jak to? Taki bałagan i co? Tak zostanie? Przecież tak nie może być. Wie tam, jak w tej piosence. Przewróciło się, niech leży. I ty sobie tu usiądź. Tak, przy mnie, tak. O, tu, bliżej, siadaj. Modusiu, co? Co tak, tak? Mam tu usiąść? Czy jeszcze bliżej? O, tak, tak właśnie, tak. I odpoczniemy sobie po tym przestawianiu mebli i zakupach. Tak mi dobrze. O tak, właśnie. Oprzyj się o mnie. Wyjrzymy jakiś film. To może ten, który lubię, o Tristanie i Izoldzie. On jest taki romantyczny. O Tristanie i Izoldzie? Aha, o Tristanie i Izoldzie. No dobrze, no. Chociaż ja to bym wolał o agencie 007. I nic nie szumi jak w zwykłym pececie. A jaki obraz! Tak, 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 ogonisiu, tak, no oczywiście, tak. Jaki ja jestem zmęczona od tego przesuwania tych szaf i biblioteczek, ojejku, ojejku. Wspaniała historia, prawda? Jak ona go kocha, a on ją... Tak, tak, ogonisiu, tak, kochanie ty moje, tak, 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 Modusiu! Modusiu! No co ty robisz? Modusiu! I co ja mam teraz z nim zrobić? W audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Iwo Software. www.iwo.pl. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.